Witajcie drodzy widzowie w kolejnym materiale. Dzisiaj zabieram Was na piątą rundę Race Day na Tor Jastrząb. Jedziemy się ścigać. Ostatnie dwie imprezy potraktowaliśmy typowo testowo, a dzisiaj już będziemy się ścigać naprawdę. Trzy dni temu przyszedł komplet świeżutkich slików, ale je zostawimy sobie na październik, na ostatnią rundę. A tam na górze mamy jeszcze niejeżdżone sliki. Najpierw trzeba się przygotować. Ładujemy opony. Na białej założone są takie, jak kochamy, które mają przejechane 3 sesje na Jastrzębiu i 3 sesje na UL. Więc zostawiam je na samochodzie. One będą na pierwsze 3-4 sesje w niedzielę. A jedziemy zdjąć te śmietniki, bo one są, kurcze, kamieniami już po prostu. Bieżnika jeszcze troszkę mają, ale są twarde jak kamień. I jedziemy założyć świeżutkie Yokohamy, które zmienimy na ostatnie dwie sesje, żeby poprawić czas. Ale najpierw zajedziemy do Marcina, wlejemy te 30 litrów do baku, żebyśmy mieli puste kanistry, co by można było kupić coś na zapas, trochę paliwa, żeby zabrać ze sobą. Tym razem jedziemy ścigać się naprawdę. Wóz już po testach dobrze podaje, wszystko działa, więc nie ma wymówki, że to tylko testy. Patrząc na listę startową, będzie dużo, dużo ciężej niż w zeszłym tygodniu na Łęży. Dlatego zakładam sobie jako punkt odniesienia pierwszą dziesiątkę w klasyfikacji generalnej i podium w mojej grupie. Opona będzie świeża, wóz podaje bardzo dobrze, a ja znam i bardzo lubię Jastrząb. Więc obciach by było nie dojechać w pierwszej dziesiątce przynajmniej. Jesteśmy u Marcina, bolid już czeka gotowy. Wlewamy paliwa i lecimy dalej. Siema, mordzio. Jakieś elektryczne rzeczy. Klapa nie działa? Nie otwiera się z bilika. Aha. Nie pamiętam, ile to zostało po Łęży zeszłotygodniowej, ale chyba bardzo mało, bo nawet nie dolewałem. 1/4 baku, tak na oko. No to lejemy do pełna, pod korek. 20 tylko wlałem i jest pełno. To zostawiamy 10, 20 trzeba zatankować i zabieramy ze sobą. Dobra, wóz zatankowany, jutro jestem z lawetą. Dzięki, do zobaczenia. Samochód gotowy, zostało załadować go tylko na lawetę, a teraz zapasowe paliwo i opony trzeba załatwić. No i naładować klucz elektryczny, to będzie łatwiej zmieniać koła. Jesteśmy na miejscu, moja ulubiona wulkanizacja. A tak naprawdę to serwis opon. Teraz wulkanizacja to już się nie mówi. Bardzo lubię do chłopaków przyjeżdżać, bo zawsze robota jest zrobiona profesjonalnie. Przydałoby się umyć te felgi, będzie lepiej wyglądać. Dobra, bardzo dziękuję, do następnego, cześć. Zestaw założony i spakowany, lecimy na stację. Motocykl z koszem będzie nas wyprzedzał. Kurczę, ciekawe. Co to za cudo? 20 pełna, cena dalej 5,99 się utrzymuje. Jeszcze pierścienie centrujące się zorientowałem, że muszę założyć, bo przecież to piasto OD39. Zęby by mi wypadły, jakbym nie założył. Takie by było bicie. Paliwo przyszykowane. Klucz już się ładuje. Ciut lepiej wyglądają po umyciu. Dobra, niech schną. Reszta jutro. Mamy kolejny dzień. Jedziemy wypożyczyć lawetę i do Marcina załadować gruziwo. Mamy lawetę, teraz do Marcina po furę. Zajechałem jeszcze do domu po koła, bo przecież jak wjadę samochodem, to później ich nie wsadzę. A tak to wjedziemy autem na lawetę, dojedziemy zderzakiem dotąd i będzie dobrze. Wóz załadowany, czas na graty. Paliwo jest, lejek jest. A tutaj najważniejsze, żaba, klucz do kół, klucz elektryczny i manometr oraz kask i rękawice. Jeszcze sprzęt do nagrywania, żebyście mieli co oglądać. No i GoPro jeszcze przecież, żebym najważniejsze nagrał. Czyli onboard. Opłukałem jeszcze koła, nie mogłem się powstrzymać. Wymyśliłem jeszcze, że podładuję akumulator, bo przecież ja nim zjeżdżałem z lawety, potem Marcin go kilka razy odpalał, jak szukał wycieku. Później był na jeździe próbnej, później ja znowu wjeżdżałem na lawetę i się okaże jutro, że prądu nie będzie, bo nie miał się gdzie doładować. No to już wszystko mamy zapakowane. Do zobaczenia jutro rano. No to lecimy. Godzina 7:50. Będziemy na miejscu
przed 9. 8 stopni nie nastraja dla slików, ale na szczęście jest sucho i niebo też jest w miarę ok, więc powinno wyjść słońce. Jesteśmy na miejscu. Temperatura podskoczyła do całych 10 stopni, ale wyszło słoneczko. Jest piękne, czyste niebo, więc z oponami nie powinno być problemu. Rozpakowani, wóz się grzeje, idę po naklejki i się zarejestrować. Mnie wywiało przy bramie dzisiaj jak wyrzutek społeczeństwa. Siema. Jak tam? Dobrze, fura jeździ, no mam nadzieję, że będzie działać dzisiaj. Dzisiaj ekstra obsada. Tam jakieś Porsche. To nie wiem, co to jest, Lotus? Kurczę, będzie ciężko. Siema. Siema. Jak ja się cieszę, że Marek nie jest w mojej klasie. Dostaliśmy numer 48, trzeba kleić auto i okrążenie zapoznawcze zaraz. To są bardzo szybkie wozy. O, jedzie Kuba. Idziemy się przywitać. Siema. Akumulator mi padł. A, i ładujesz. Rozumiem. Czas na okrążenie zapoznawcze i od razu później ustawiam się na starcie, bo zostałem przydzielony do grupy najszybszej, czarnej, a ona zaczyna dzisiaj całą imprezę. Już jestem po pierwszej sesji, trasa trochę pokręcona, jest jedno miejsce, że na czwórce idzie się w prawo zakręt z górki, no i tam trzeba się przemóc. Poczekam jeszcze może z jedną sesję, jak się sliki nagrzają, bo teraz odpuściłem na sekundę, a powinienem tam przejść pełnym ogniem, bez odpuszczenia. A to Lotus, tylko kurde, wstyd się przyznać, nawet nie wiem jaki. Dzisiaj będzie bardzo ciężko być w pierwszej dziesiątce. Niezła obstawa jest. Po pierwszej sesji jestem 16. Sprawa się trochę wyjaśniła, bo mi nie wszystkie okrążenia policzył. Dostałem drugi transponder, mam przykleić. Zobaczymy, jak teraz będzie. No to mamy wypadek i to niezły. Tam zahaczył, gdzie piach jest, i tutaj go zarzucił bokiem i wydechował. Oby się nikomu nic nie stało. Ja pierdzielę. I po Mustangu. Jeździmy stamtąd i skręcamy tu w lewo. I tu prawdopodobnie złapał gdzieś nad sterowność i tutaj zahaczył lewą stroną przodem i wydachował tam dalej. Kurcz, karbonowe fotele. Nieźle. Ciekawe, czy to seria, czy dokładane coś. Super ręczny i shifter. Pewnie nam skrócą o jedną sesję, bo trochę to trwało, zanim wyjęli tego Mustanga. No i teraz grupa zielona rusza, przeczyści trochę drogę. Po tym dzwonie i potem my wjeżdżamy. Mam nadzieję, że drugi transponder będzie mi liczył czas. Zaczynamy drugą sesję. Teraz jeszcze pojadę na starych oponach, a już na następną sesję założę świeże. No to chyba była prawda, że mnie nie liczy transponder, bo po drugiej sesji jestem 6. Jest dobrze. A już myślałem, że zapomniałem, jak się jeździ. Po dwóch sesjach mam jeszcze pół baku, więc na razie nic nie dolewam, żeby nie obciążać bez sensu samochodu. Jak tam, Robert, poprawiłeś? Urwałem chyba 2 albo 3 sekundy, już nie pamiętam. Ja urwałem sekund 6 i brakuje mi do ciebie sekundę, także... Zakładam nowe opony. Och kurde, a ja jeszcze poczekam jedną sesję. Myślałem, że cię załatwię nowymi oponami, ale widzę, że to nie wyjdzie. A tam Mateusz kręci lewarek. Maciek, już świeże zakładasz? Nie czekasz jeszcze jedną sesję? Nie, bo już jak zobaczysz,
tył, nie na przód. To już go nie ma. Już nie ma. Cały czas się ścigam. I nie mogę. No nie ma. Nie ma, tu z boku. Nie ma, już drut z boku wychodzi. Tak, przełożyłem z przodu na tył. Aha. I trochę to dało, że przejechałem jeszcze jedną sesję, ale. Już trzeba zmieniać. Ja się wstrzymam jeszcze jedną, na następnej założę. Ale hamulce mi się twoje podobają. Kurde. Nieźle. Pływające tak. To jest przedliftowy Brembo, prawda? Tak. A tarcza ile jest? 360? 350, to jest 350. Pływająca i takie luźno pływające. Mhm. I jak chcesz szybki klocki. Ekstra. Na to nigdy nie będę narzekał. Zmieniam koła, wszyscy zmieniają, stwierdziłem, że nie ma na co czekać i zostawiać sobie tylko na ostatnią sesję, bo znowu będzie jakiś dzwon albo jakieś inne losowe zdarzenie i w końcu nie przejadę na świeżych kołach. Tak wyglądają te, które zdejmuję, czyli już prawie nie ma bieżnika, a na zewnątrz to już kropka całkowicie prawie starta, a tak wyglądają te, które zakładam. Zobaczymy, ile dadzą do czasu. No dobra, koła zmienione, idę trochę odpocząć, bo jestem zjebany jak koń po westernie po tej zmianie kół. No i idę zerknąć, czy spadłem, czy dalej utrzymuję szóste miejsce. Spadłem na ósme miejsce, ale do miejsca trzeciego jest tak blisko, że wszyscy mieszczą się w jednej sekundzie, a ja mam teraz nowe sliki, więc mam nadzieję, że znowu uda się podskoczyć kilka miejsc do góry. Zdążyłem umyć ręce, już trzeba się ustawiać, bo zaraz kolejna sesja. Sesja numer 3, teraz już ze świeżymi oponami. W tej sesji jestem pierwszy w generalce, ale już pewnie niedługo, bo już nie widzę, gdzie mogę poprawić, a chłopaki zaraz poprawiają. No ale jest dobrze, naprawdę. Nieźle to wygląda, dobrze się nikomu nic nie stało. Pierwsze 5 miejsc mieści się w jednej dziesiątce, a ja nie widzę miejsc, w którym mógłbym poprawić. Więc teraz to już tylko fartem, ewentualnie masą, bo paliwo się wypala. Paliwa coraz mniej, już tylko ćwiartka, ale zostawiamy, bo jak wiadomo, masa wrogiem przyspieszenia. Zaczynamy kolejną sesję, cały czas jestem pierwszy. No ale naprawdę nie widzę już miejsc, gdzie mógłbym się poprawić. Jeśli się coś poprawię, to chyba tylko fartem. Tutaj pan już macha szachownicą, chłopakom z poprzedniej grupy i zaraz my wjeżdżamy. W kolejnej sesji już jestem piąty, ale nie udało mi się przejechać żadnego czystego okrążenia, bo jechałem bardzo długo za Porsche jakimś,
i pan nie reagował na niebieskie flagi. Próbujemy na następnej sesji, może uda się coś poprawić. 30 mi brakuje do Ariela Atoma, ale nie sądzę, że aż tyle poprawię. Wydaje mi się, że pojechałem już na tyle dobrze, że bardzo ciężko będzie poprawić. Czas zacząć przedostatnią sesję. Jestem piąty. Kierowca z miejsca szóstego ma do mnie sekundę straty, więc jest duża szansa, że to utrzymam do końca. Chyba że uda mi się to poprawić jeszcze, ale wątpię. Kolejną sesję zaczynam z Arielem Atomem, więc myślę, że go nie dogonię i będę miał czystą trasę. Udało mi się, jestem w gronie, minuta 24 jako ostatni na piątym miejscu, ale chłopaki niestety też się poprawiają. W każdym razie piąte miejsce w generalce biorę w ciemno, zajebiście. Zobaczcie, z kim jem obiad. Siema Radzio. Cześć, ja pokazuję tylko twoje jedzenie teraz. Radzio to chodząca encyklopedia. Zapraszam do niego na kanał Radio Flatout i drugi kanał jaki? Motolab. Dziękuję bardzo za darmową reklamę. Proszę bardzo. A ja muszę pochwalić tegoż oto pana przede mną, który będzie jadł kiełbaskę, chlebek i ogórka, bo jeździ dzisiaj bardzo szybko. Ale to nie tak, że szybko, tylko tak szybciej niż sprzęt by pozwalał, bo wydaje mi się, że tu jest tyle gruby hałd, że no, mimo że bardzo dobre twoje BMW 36, to taki przelicznik mocy i wszystkiego, no to nie jest u ciebie najwyższy z tych wszystkich samochodów, które tutaj jeżdżą. Więc naprawdę nie tylko merytorycznie, ale też i praktyka na kanale pokazuje na to, że jest szybko. Bardzo dziękuję, miło od ciebie to słyszę. To dasz mi teraz tą kiełbaskę za proszę, darmo. Proszę, oczywiście. Ostatnia sesja przede mną. Panowie strażacy musieli posprzątać, bo tam się zesrał kompakt, coś się rozlało. Nie sądzę, żebym już coś poprawił, bo już słońce powoli zachodzi, robi się coraz chłodniej. Opona też pewnie nie będzie działać. Startujemy? Tak. Teraz ostatnia sesja będzie? Będzie ostatnia sesja. To wsiadam do wozu. W poprzedniej sesji troszkę się poprawiłem, ale nawet nie wiem gdzie. Zawodnik za mną ma około sekundy straty, więc mam nadzieję, że się nie poprawi. I jeśli się nie poprawi, to dowiozę piąte miejsce w generalce. Już po sesji jeszcze nie sprawdzałem czasu, ale straszne bicie było. Zobaczcie, ile glutów gum się przykleja do felg i później kierownicą trzepie, aż się obraz rozmazuje przed oczami. No to koniec na dzisiaj, jestem piąty, do czwartego miejsca brakuje 0,2, a do miejsca numer 3, czyli podium, brakuje jakieś 0,7. Ale i tak jestem bardzo zadowolony. Przy dzisiejszej konkurencji to naprawdę bardzo dobrze pojechałem i trafiłem jeszcze separator plastikowy rogiem, o właśnie tym. Troszeczkę dostał, no, ale w sumie nawet nie trzeba nic ruszać. Wóz spakowany, spisał się bardzo dobrze, żadnej awarii, żadnych problemów przez cały dzień. Idę oddać transpondery i czekam na słoik. Jedno miejsce przede mną, czyli czwarte Robert, tym oto Civiciem. A to pierwsze miejsce z dzisiejszego dnia, no i najlepszy kierowca. A to jest trzecie miejsce z dzisiejszego dnia. Niestety. Ale będziemy się jeszcze w tym roku widzieć, więc... No mam nadzieję, że się pościgamy piona. Do następnego, trzymaj się. Do następnego. Macie, gdzie się widzimy znowu? Teraz? A to jest drugie miejsce w generalce dzisiejszego dnia. Bardzo dziękuję za wspaniałą imprezę. Panie Michale, dziękuję. Najlepsza liga w całej Polsce. Ojej, dziękuję. Miło mi się zrobić. Rozdanie plastikowych słoików i do domu. Koniec na dzisiaj, wracam do domu.
udało się wyrwać dwa słoiki. Jeden za pierwsze miejsce w mojej klasie, a drugi za drugie miejsce w klasie aut tylnonapędowych. Wyprzedził mnie tylko Ariel Atom. A jeśli chodzi o generalkę, to okazało się, że mam najgorsze z możliwych miejsc, bo miejsce czwarte. A czwarte miejsce mam dlatego, bo pan z miejsca drugiego jest gościem. W sensie był gościem na tej imprezie, był nieklasyfikowany, bo jest profesjonalistą i ma licencję i jeździ takim wielkim potworem, że po prostu przyjechał sobie pojeździć, dlatego go nie sklasyfikowali. Więc jestem bardzo szczęśliwy. Czwarte miejsce w generalce, poziom dzisiaj bardzo wysoki, fura podaje, super. A jeśli chodzi o generalkę tym samochodem, no to niestety tylko i wyłącznie przy pomocy szczęścia można coś wyjąć, bo straszne potwory, bardzo dobrzy kierowcy i to nie jest samochód na generalkę, no po prostu jest za słaby. Ale ja się bardzo cieszę, bo okazuje się, że mi dobrze idzie. Standardowo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, jeśli się podobało, to poproszę łapkę do góry. I dla tych, którzy nie za bardzo lubią ściganie, a wolą samochody, mam dobrą wiadomość. W przyszłym tygodniu testujemy Suprę. Pokażę ją z bliska, opowiem skąd ją mam, jak długo jest w moim posiadaniu, ile worków pieniędzy już w nią wsadziłem. A na koniec, jako wisienka na torcie, wyjedziemy na autostradę do wroga. Sprawdzimy 100-200, 200-250 oraz VMAXa. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego.